Pięć wielkich donic pod okiem lokalnych artystów i pod pędzlem mieszkańców gminy zmieniło swoje oblicze. Koncepcja tutaj to był akurat mój pomysł, żeby taką akcję przeprowadzić. Udało się pozyskać środki z Narodowego Centrum Kultury i dzięki temu udało się te donice zakupić, udało się zmobilizować ludzi, było bardzo dużo chętnych, aby przyjść dzisiaj malować, co zresztą widać. Dzieci przychodzą, malują, każdy ma jakiś pomysł, każdy ma jakąś koncepcję i no, fajnie spędzamy czas. Niebieskim kolorem. Kolorowe. Pierwsze trzeba było zacząć, żeby szkic tych kwiatków, potem trzeba było dookoła kwiatków, no i teraz kwiatki trzeba. Po zdobionych donicach posadzono drzewa, kwiaty i inne zieloności. Teraz donice w pięciu miejscach na terenie gminy cieszą oko mieszkańców. Tutaj zostały zakupione donice z poliesteru. To są donice, które mogą stać na zewnątrz. Odporne są na mróz, na różne napromieniowanie. Te donice będą godnie tutaj reprezentowały nas. Jak ktoś będzie przez naszą gminę przejeżdżał, to pomyśli, oj, co tutaj się działo. Wędrujące donice to kolejna z inicjatyw podjęta w ramach projektu Uwolnij Kulturę.